wśród gór mój dom i wiatr ze wszystkich stron. Wśród gór mój dom i wiatr ze wszystkich stron. Mam pannę w sukni niebieskiej i oczy niebieskie ma, a mieszka pod samym Leskiem. Odwiedzam ją tam co dnia. Mój koń, mój coc tam gna, a wiatr na grzywie gra. Mój koń co noc tam gna, a wiatr na grzywie gra. Ja jadę do niej w Ostrogach i lasso u siodła mam. Po pasa mój koń przy stogach, gdy stąpa z gór tra-la-la. Mój koń, mój koń polubił siana woń. Mój koń, mój koń polubił siana woń. No i co, zatrzymaliśmy się przy Cisnej po to, żeby sobie trochę pochodzić. Są jakieś sery, stragany. Tak, do Farnasu. I mamy karczmę. A my lecimy. I zobaczymy. No i co, ciuszki sportowe mamy na wyprzedaży, a tam dalej można coś zjeść. Krupówki, trochę krupówki. Aha, też piknie. I trochę krupówek musi być. Oj, auteczko. Ale tak, i magnesy, i oczywiście ale góralskie. Chyba pokażę środeczek. Super. Ale zobaczcie, co mają pielmieni. Czyli z wołowiną takie pierożki pyszne. Czyli jednak Ukraina. Sklep galeria. O nie, o nie, o nie. Nie, ale odstrasza cena. 310 to trochę dużo, ale śliczne. Za 310 to można różne inne rzeczy kupić. Ale piękna. Piękna po prostu. Tyle, że malowana. No to całe wszystkich od nas będziemy w kontakcie. Całe wszystko biegacze. Nie wiem, ale ładne. Takie ciekawe te magnesy. Też ładnie. Koguciki. Wejdziemy do środka. Dużo łapacz snów. Ogromniasty. I bieszczadzki anioły, i bieszczadzkie widoki. Sylwaki to u nas też są. A aniołki są. Trochę ręcznej roboty. O, runy. O, to jak ochronne. Pierścienie. Dla stylu. O. Ogromne. Kolczyki. Ładne. To jest ładne. To jest śliczne. To jest śliczne. Gdzie to?
7. Rękodzieło, dokładnie. 70. No. Tu fajnie. Super. Bandy kolczyku. Cena tam jest? Na łapaczu czy na dzwonku? 35 ten. Ładny. A dzbanek jaki ładny, do kwiatów. Gdzieś tam. Dzwonki są w ogóle takie fajne, nie? O, proszę, jakie łóżeczko mają maskotki. Śliczne. O, super. Tylko zrobię sobie, jak wygląda knajpka. Zamówiłyśmy pielmieni, żeby zobaczyć. O, tutaj też można. Duża jest. Super. Come on. Dlaczego? Tam jest cała wycieczka też. O, tak milej chyba jest. No i mamy klimat jak w babuszce w Hajnówce. Też leci ukraińska muzyka. Ślicznie. A tam jeszcze też, no nasze przecież mówiłam. No, słuchajcie, cała jestem zadowolona z tego względu, że mam 10 minut do autobusu, ale zawsze jest tak, oni też dopiero zaczęli jeść, w sensie ludzie z wycieczki. Więc nie przesadzajmy, jeszcze też się będą schodzić, łażą, piją spokojnie. Najwyżej do cerkwi nie zdążymy. I co? Pielmieni będziemy jeść. Spróbujemy zdążyć. No i co? Mamy w rusołku. Jak to wygląda? Piorun wieczemu ze śmietaną. Do tego jeszcze nie doszło. Ale... Ups. Teraz zmierzać będziemy do cerkwi. Halo. Piękny kolor drzew, niemniej mniej piękna droga pod górę, ale mamy też potoczek. No to wychodzi. Thank you.
podobno ta cerkiew jako jedyna ma rzeźbione ikony, nie malowane, a rzeźbione. Wchodzimy. Na zod. Tak. Szybko. Szybko. No tak. Szybko, szybko się śpieszyliśmy, to i szybko. Przed mszą zobaczcie, w jakich okolicznościach przyrody. A my idziemy do galerii wybierać magnesy. Właśnie tak. Ikony. No, niby ikony, poznając życie, chociaż. Znając życie. Mama, proszę. Bardzo mi przypomina styl Agnieszki. No i popatrzcie jeszcze sobie raz na tak piękną cerkiew. Oczywiście przy cmentarzu, ale zobaczcie ten dąb. Podobno ma 600 lat. Zresztą może wam puszczę, jak pani opowiadała. 600 lat i jest trójkoroniasty i w ogóle przecudny. No i tak jak mówiłam, podobno te rzeźbione ikony są po prostu unikatowe. A ja wam powiem, że kupiłam sobie aniołki magnesowe. Właśnie tylko na magnesy tą kasę wydaję. Może dobrze. Przestem powiem wam, zupełnie nie wizyjna po tym całym dniu biegania po górach i lasach. Ale trudno. O, z cerkiewką. Słyszycie szum strumyka? Kocham strumyki. Piękne oczyszczenie. Trudne tutaj musi być życie, ale za to jakie są piękne widoki, naprawdę.